Stumble Pass w Stumble Guys. I w sumie dokładnie tak, dzisiaj mamy 1 maja, czyli wygląda na to, że po prostu mamy nowy karnet i jak możecie zobaczyć, mamy tutaj masę całych stopni, masę skinów, masę gemów i masę wszystkiego, także zacznijmy już od razu, kupmy cały karnet bojowy, oczywiście karnet bojowy, ja zawsze to mówię, wiecie, z jakiej gry swoją drogą i słuchajcie, jak to wygląda? Wygląda to tak, że jako pierwszego skina mamy ziomeczka, oczywiście musimy tutaj wydawać do, no, kolejne gemy, że tak powiem, i jak możecie zobaczyć, mamy tak, skina, którego zaraz odbierzemy, ale pierwsze co, zakręćmy sobie kołem, gdzie jest po 5 wszystkiego, ej, co? Pierwszy raz w ogóle takie koło widzę, ej, widzowie, ja nie wiem jak to... Ej, co się stało, ten Stumble Pass jest zepsuty, ale dobra, czyli zamiast 5... Ej, widzowie, coś tutaj nie gra, ale jak widzicie, odbieramy sobie tutaj kolejnego skinka, wyposażamy go, odbierzemy sobie cały karnet, zagramy właśnie tymi skinami, no i oczywiście lecimy dalej. Ja przypominam wam o tym, żebyście, widzowie, subskrybowali ten kanał i zostawiali łapki w górę, serduszka dla Eweli możecie pisać w komentarzu, ona na pewno podpisuje na wasze komentarze. I słuchajcie, ogółem wygląda to tak, że mamy tutaj fioletowego skina, którego już po prostu mieliśmy za każdym razem, następnie znowu musimy wydać 30 gemów na 10 żetonów oraz na 50 gemów. Jest trochę bez sensu, ale dobra, bierzemy znowu teraz za 30 i odblokowujemy sobie klejnoty. Dobra, spoko, czyli wydałem 60, dostałem 100. Może być, jestem zadowolony, czyli znowu musimy wydać i mamy animacja zaczepki, tylko no właśnie, teraz dlaczego nam tego nie otworzyło, to nie wiem. Oczywiście mamy tutaj zwykłe koło. Widzę, oglądajcie do końca, bo zagramy właśnie nowym skinkiem, zobaczymy jak to wszystko się zachowuje, jak to działa i zobaczymy ile ludzi już kupiło karnet, no bo jak wiecie, pewnie jak wejdziemy do jakiegoś lobby, no to wszystko od razu się okaże. Dobra, bierzemy sobie tutaj, odblokowujemy kolejny i zobaczmy co będziemy mieli. Ja myślę, że nic ciekawego, ale może akurat. No i wygląda na to. I co to takie zimowe to koło się zrobiło, nie? Pingwin, święty Mikołaj. Nie wiem, dziwne to dla mnie trochę było. Lecimy dalej, mamy żetony Stumble, jedne, drugie odbieramy sobie, pyk, lecimy i mamy znowu 50 klejnotów. Ile my już stopni? Ej, my już 1/3 karnetu odblokowaliśmy, co jest grane? Odbieramy oczywiście żetony, odbieramy sobie losową skórkę. No i jak wiecie, ja większość tych skórek mam, ale tu w ogóle... Ej, czemu te niektóre rzeczy są puste? Ktoś mi może wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? To jest trochę dziwne. Dobra, wyposażamy konwertu... Aha, w sumie po co ja to wyposażyłem? Bierzemy i mamy rzadkie lub lepsze. Powinni coś do tych Stumble Guys dodać. Ja bym chciał, żeby skrzynki dodali, bo to by naprawdę było mega fajne. Muszę tam napisać do twórców gry, żeby dodali skrzynki, bo skrzynki też są super moim zdaniem, tylko właśnie, no nie wiem, dlaczego ich tutaj w tej grze nie ma. Dobra, lecimy i mamy kroki króla. Ej, to są fajne kroki. I emotka pizzy, oczywiście tutaj znowu klejnoty, odbieramy sobie, proszę bardzo, 13 stopień, bierzemy sobie żetony Stumble, losowa skórka, dobra, lecimy, zobaczmy co my tutaj mamy, mam nadzieję, że coś fajnego, umówmy się tak widzowie, że macie 5 sekund, żeby zostawić łapkę w górę i w kolejnym kole coś mi wypadnie, także uwaga, mamy tutaj... W ogóle, ej, czekajcie, mamy, dobra, odblokujmy. I teraz widzę, 5, 4, 3, 2, 1, zostawiajcie łapy. No i zobaczmy, co tutaj będzie. Czy tutaj będzie coś fajnego? No wygląda na to, że mamy... No, spoko, no nawet widzę, no nawet. Tylko ja już to mam, już to wylosowałem chyba 150 razy. Dobra, dobra, lecimy, zaczep, nie zaczep. Animacja, klejnoty, następnie klejnoty, proszę bardzo. Jak to się szybko otwiera w tym stumblu, nie? To jest niesamowite. Nagroda została już odebrana. Zobaczmy, co będziemy mieli teraz. Trzymajcie kciuki. I uwaga, 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 uwaga. I mamy nietypowego boksera. Dobra, no to w takim razie bokser może być. Odbieramy, tutaj klikamy. Lecimy, 30 gemów i odbieramy sobie pandę. Co będzie w pandzie? Panda, pokaż się. Pokaż, co ty tu masz. Uwaga, uwaga. I dostanę trolla. Ej, zostałem właśnie strollowany. Czemu ja mam jakiegoś trolla? Weźcie tego trolla. I zostało nam 10... Tak, 10 stopni nam zostaje. Jestem tej emotki. Przetestujemy tą fire emotkę. Ona będzie spoko chyba, tak mi się wydaje. Tu oczywiście lecimy z dalszymi żetonami, nie żetonami. Ej, tych żetonów tu jest masa, nie? Jakby to tak podliczyć, jestem ciekaw. Dobra, bum, lecimy. No i zobaczmy, co będziemy mieli z tego koła. Czy tutaj w ogóle coś będzie? Uwaga. W ogóle, ej, ile kosztuje tak karnet? 1600 gemów. Ile to będzie? 5 dyszek?
Nie wiem, ile ja tu wydam. 30 tysięcy gemów, 2,5 tysiąca gemów. 5 dych gdzieś karnet kosztuje, nie? Czy więcej, czy stówkę? Widzę, napiszcie, ile karnet kosztuje. W ogóle napiszcie, czy kupujecie karnety, nie? Napiszcie, czy na przykład w Stumble kupujecie karnety, czy nie? Nie wiem, Stumble Passy. W sumie nie karnety. No ale ja już zawsze będę mówił karnety. Zobaczmy, mamy tutaj... no spoko, tylko no to już mamy. Nie wiem, po co ja to wyposażam, ale dobra. Klejnoty. Mamy kolejne kroki, proszę bardzo. I mamy kolejne gemy wydane, proszę bardzo. I zostało nam bardzo mało stopni. Mamy tutaj... Ej, ten... wiecie sami, co tutaj jest. To jest naprawdę dobre. Musimy to przetestować. Mamy klejnoty 50. Mamy losową skórkę, proszę bardzo. Bum! I co tu będzie? Co tu będzie? Co tu będzie? W ogóle jeszcze mamy jedną rzecz, ale to widzę za chwilę. No. Może być, może być. Konwertujemy. Lecimy, odbieramy sobie żetony Stumble. Bierzemy sobie tutaj tak i zostało nam bardzo mało. Motka, zaczepki, zwykłe lub lepsze. Dobra, zwykłe lub lepsze. Widzowie, napiszcie w ogóle, czy lubicie miesiąc maj. To jest mój ulubiony miesiąc. W tym miesiącu mam swoją drogą urodziny. Więc już możecie zostawiać urodzinowe łapki w górę i subskrypcje. Ej, w sumie to jest dobry pomysł. Ej, to jest dobry pomysł, widzowie, to jest dobry pomysł. Do 17 maja codziennie filmy będą, gdzie będę od was tak wyciągał łapki w górę. Dobry pomysł? Napiszcie w komentarzu. Dobra, Czuję się oszukany w tej chwili. Ja już to mam, ja już to mam, ja wiem o tym, ale trochę się czuję oszukany. Trochę się czuję oszukany w tej chwili. Dobra, i mamy jeszcze Good and Evil. Nie wiem, jak to przeczytać dokładnie, ale dobra. I mamy tutaj Water Slider. Zaraz zobaczymy, jak to działa, ale zalosujmy jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz losujemy. I uwaga, co tutaj będzie? Mamy tutaj Epica, mamy rzadkie, okej. Wszystko już mam, wszystko już mam, widzowie. Oni coś powinni w tym Stumble tutaj pokombinować. Odblokujmy sobie kolejny poziom. Odbierzmy sobie animacja. To jest jakaś taka animacja z kwiatami, więc zaraz sobie po prostu przetestujemy. Odbieramy sobie tego skina. Okej, spoko. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki skin. Fajny jest, ale dobra, no trzeba go wyposażyć. I mamy wykop innych graczy. I teraz widzowie, co robimy. Mamy jeszcze jedną rzecz, gdzie przejdziemy sobie, zalosujmy sobie to za darmo. I ubierzemy te skiny, te najrzadsze rzeczy i po prostu przejdziemy sobie teraz do gierki, zobaczymy, jak to wygląda w gierce. Już myślałem, dobra, dawać tutaj te żetony. Chciałbym tego specjalnego skina. Dobra, czyli tak to widzowie wygląda. Wchodzimy sobie do stosu i zawsze tutaj źle klikam. Tego skina już mamy ubranego i czy tu możemy... Ej, to jest dobre, czekajcie, to jest dobry pomysł. Zobaczmy sobie w ten sposób, co my tutaj mamy. Tego water slida fajnie by było sobie właśnie użyć. Na jedynkę go damy, mamy pizzę, użyjmy na dwójkę. Ta emotka, nowa emotka, proszę bardzo. To jest naprawdę dobre. Klikamy sobie tutaj i czy my coś tutaj jeszcze mamy? Dobra, wydaje mi się, że te najważniejsze rzeczy są. Gramy teraz gierkę, zobaczymy, jak to wygląda. Jestem ciekaw tego water slida, bo nie pamiętam, czy ja go używałem na testach, czy nie. Dobra, mamy jedną z moich nieulubionych map. Nie wiem dlaczego, widzowie, ale zawsze ten młotek mnie to... Ale jestem pierwszy i zobaczmy, czy ktoś tutaj... Ej, patrzcie, ile karnetów jest. Ej, jest dużo karnetów, bardzo dużo karnetów. I zobaczcie, ja idę tu jako pierwszy. Wszedłem jako pierwszy. Ej, nie, nie wytrzymam. No ludzie, no co ja zrobiłem tutaj? No co ja komu zrobiłem? Ja nie wiem, co tu się w ogóle dzieje, widzowie. Naprawdę nie wiem. Co... No co jest? No ja nie powinienem dostać z tego, no. Dobra, Rafa, żebyś przeszedł, ale ten skinek jest fajny, ale przez to, że on tak lata u góry, to nie jest to zbyt dobre, no nie? Nie wygląda to zbyt potężnie, ale uda nam się przejść do kolejnej rundy, na szczęście. I zobaczmy tego kika. Bum! Aha, czyli pod nami jest woda. I tyle, na to by wyglądało. Zobaczmy, czy tu jeszcze są jakieś karnety. Nie ma. Tutaj, raz, dwa, trzy. I lecimy, lecimy z kolejną rundą. Zobaczmy, widzowie. Mamy tutaj raz, dwa, trzy karnety. Czy tutaj coś jeszcze jest? No nie, no bo mamy dwa skiny, ja mam tego najnowszego, tylko boję się, że oni mnie będą chcieli, wiecie, będą chcieli mi rzucać różne rzeczy. Zobaczmy tego slajda. Dobra, kopnąłem ich tutaj, fajnie to wyglądało. Ej, nie trafiłem teraz, dobra, niech się tam ładuje. Te emotki na pewno są teraz fajne. Tu mi serduszka wysyłają goście, ale ja im tutaj kopa sprzedaję, dlatego że testuję.
O nie, no tak się nie robi, tak się nie robi, co to w ogóle ma być? No dobra widzowie, tak wygląda karnecik, tak wyglądają skiny, wy wbijajcie na te odcinki, tutaj macie quiz i inne rzeczy, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał i do jutra, trzymajcie się, cześć!